Modliłem się i prosiłem Boga o ten czas, który tutaj dzisiaj mamy, aby to On całkowicie przejął kontrolę nad tym czasem. I aby to, co ma być powiedziane, było powiedziane, aby to Kościół, aby to lud Boży usłyszał dzisiaj. Dlatego, że nic poza tym nie ma znaczenia, nie ma sensu tutaj przychodzenie, jeżeli Duch Święty nie będzie do nas mówił. Ale powiem jeszcze inaczej. Duch Święty jest tutaj i chce do nas mówić. Tylko czy ja jestem tutaj po to, aby Go słuchać? Czy jestem tutaj, bo pragnę tego? Tak jak w tej pieśni mogliśmy słuchać. Czy jestem tutaj, bo pragnę? Czy z przyzwyczajenia przychodzę tutaj do tego miejsca? Czy przychodzę, aby szukać Jego obecności? Czy pragnę tego? Ja pragnę Jego obecności. Pragnę przeżywać w Kościele wylanie Jego Ducha, Jego obecności, Jego odpowiedzi na wszystkie nasze pytania, na nasze słabości. Pragnę tego jak niczego więcej, niczego bardziej w życiu. Ale powiem wam jedną historię. Jezus też tego pragnął i tego też pragnie. I On chodził po tej ziemi. Modlił się o to. Niczego bardziej nie pragnął, jak tego, aby ludzie, tych, których stworzył, aby przyszli do Ojca. Aby powrócili do tej obecności, którą stracili, do tej społeczności, która została utracona przez grzech, przez zatwardziałość serca. On się modlił gorliwie. On trwał przed Panem każdego dnia. W poście i na kolanach. On wołał o ten czas wylania Ducha Świętego. I pamiętacie tą historię, jak przemierzał Izrael, uzdrawiał, działy się znaki i cuda. Ale Izrael nie został przemieniony. Izrael nie poszedł za Jezusem, jako za swoim Mesjaszem, jako za swoim królem. Oni Go nie rozpoznali. Oni poszli dla Niego, za Nim, dlatego że coś chcieli od Niego. To nie było pragnienie takie, jakie Jezus chce, aby nasze pragnienie było. Obecności. Oni poszli, bo chcieli chleb. Oni poszli, bo chcieli uzdrowienia, uwolnienia. To są dobre rzeczy. My tego potrzebujemy. Jezus o tym wie. Nawet proroctwa były takie, że przyjdzie i będzie takie rzeczy czynił i będzie to robił. Ale najważniejsze to to, kiedy przyszedł na tą ziemię, to On ogłaszał, że przychodzi Królestwo Boże. Że nadszedł czas Królestwa Bożego. I to było Jego wielkie posłanie, Jego wielkie poselstwo, ogłoszenie Królestwa Bożego, czas objawienia się Królestwa Bożego. A więc takie pytanie, czy Izraelici zrozumieli, czy Izrael, Jego lud zrozumiał, co to jest Królestwo Boże? O czym On mówił do nich? I to samo poselstwo jest dzisiaj, ono się nie zmieniło. My mamy iść i ogłaszać, że przybliżyło się Królestwo Boże. Ale jak mamy iść i ogłaszać coś, czego nie rozumiemy? Jak mamy iść i ogłaszać coś, czego nie pragniemy? Jak mamy iść z tą misją, z tym poselstwem, które jest wypowiedziane przez Jezusa, zanim On odszedł do nieba, do Ojca, które nam pozostawił, nam, dlatego że przez nas ma to być ogłaszane? Ja dzisiaj chcę, aby jedna rzecz była przez was zapamiętana, to, że Pan jest. I tak w zasadzie przyszedłem tutaj i stanę przed wami i chcę powiedzieć tylko tak naprawdę tą jedną rzecz, wykrzyczeć tutaj przed wami wszystkimi. Nie robię tutaj żadnego teatrzyku czy coś, nie na tym mi zależy, ale wyraźnie czuję, że Duch Święty chce po prostu, aby to rozległ się taki krzyk, takie wołanie i ogłoszenie tego, że Pan jest, że On żyje. Ona się wyrywa do przodu, aby działać, aby czynić te rzeczy przez nas. Ale Jego ciało jest martwe. On nie może wziąć i się poruszać Nim i działać. Dlatego, że my lekceważymy to wielkie poselstwo. Dlatego, że nie rozumiemy, co to jest Boże Królestwo. Co to jest Boże Królestwo? Boże Królestwo to jest
Jego obecność. Dlatego Jezus mógł powiedzieć, że przybliżyło się Królestwo Boże, dlatego że On stąpił i był między nami, między ludźmi, między nimi, między uczniami. Był pośród swojego narodu i ogłaszał, że przyszło Królestwo, a oni byli ślepi. Oni szukali innego Królestwa. Oni szukali sukcesów, zwycięstwa nad tym światem. Nie zrozumieli, co to jest Królestwo Boże. Nie uchwycili tego. Fragmentem, którym chcę się dzisiaj z wami dzielić, jest Psalm 23. Psalm 23. Może najbardziej znany fragment w waszym życiu. Tak samo jak to hasło Boże Królestwo. Tak wiele rzeczy wiemy, tak wiele rzeczy słyszeliśmy, tak wiele rzeczy nawet rozumiemy. I właśnie ten wielki psalm, ten psalm, który zna prawie cały świat, a na pewno świat chrześcijański, zaczyna się takimi słowami. To jest psalm Dawida, tego, który był według Bożego serca. Ten psalm zaczyna się właśnie tym, oznajmieniem: Pan jest. I to jest przesłanie dzisiaj do Kościoła. To jest przesłanie, które musi usłyszeć Kościół. To jest przesłanie, którym się mogłem dzielić już na spotkaniu młodzieżowym. I Duch Święty zaczął nas poruszać właśnie w tej sferze, dlatego że przyszło Boże objawienie tego, że Pan jest. Odpowiedz sobie teraz na to pytanie. Czy Pan jest? Czy to jest tylko slogan kościelny? Czy Pan jest? Pójdźmy dalej. Czy Pan jest w twoim życiu? Czy zauważasz Go w swoim życiu? Czy czcisz Go w swoim życiu? Czy oddajesz Mu należną chwałę? Dlatego, że Pan, imię Pan, z tym się wiąże. To nie jest kolega, który jest, ale to jest wszechmocny Stwórca, to jest Pan. Jezus przyszedł i ogłaszał, że przyszło Królestwo Boże, a Izrael spał. I tak odczuwam to, że Duch Święty przychodzi ponownie i cały czas, i cały czas, i cały czas i chce objawić Jezusa, objawić w Kościele Jezusa jako Pana, jako tego, przed którym musimy zgiąć swoje kolana, kiedy przychodzimy na spotkanie. A tego nie czynimy. Zastanówcie się teraz chwileczkę nad jedną rzeczą. Wyobraźcie sobie, że teraz sam Jezus staje tutaj pośrodku nas. Jaka byłaby pierwsza nasza reakcja? Wyobraźcie sobie. Ja bym padł na kolana. Pierwsze, co bym uczynił, nawet bym nie myślał o tym, byłbym rzucony na kolana. Przed tak wielką mocą, przed tak wielką świętością, przed tak wielką czcią i chwałą, którą On się otacza. I On tą chwałą i czcią chce się otaczać w swoim ludzie, pośród swojego ludu, w Kościele. A Kościół śpi. A Kościół śpi i Kościół woła: przyjdź, Panie Jezu, bądź pośród nas, zrób to, zrób tamto, tak i siak. Czy Pan jest w moim życiu? Czy Pan jest w twoim życiu, w naszym życiu? Czy Pan jest tym Panem Kościoła, głową? Przejdźmy do Bożego Słowa. W drugiej Mojżeszowej, 20 rozdziale, w drugim wierszu, Bóg mówi takie słowa. Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On się już tam objawia jako ten, który jest Panem. Jako ten, który chce wyprowadzić nas z naszej niewoli, z naszej ciemności, grzechu. On się tam objawia i On chce się na nowo objawić w Kościele pośród nas. Na nowo, żebyśmy to zrozumieli.
Żeby to przeszło z naszych tylko tutaj umysłów do serca, żeby to stąpiło. Abyśmy to przyjęli swoim sercem. Nie tylko umysłem, nie tylko to, że wiem, że słyszałem, że się z tym zgadzam. Ale Bóg patrzy na serca. Bóg patrzy na serce, na postawę serca. I dlatego w Mateusza, 22 rozdziale, 37 wierszu, Jezus mówi, jak należy rozumieć ten fragment. Dlatego, że został nawet o to zapytany. Bardzo dobrze nam znany. Na pamięć znany. Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Czy trzeba zadawać pytanie teraz odnośnie wykładu tego słowa Jezusa Chrystusa? Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Nie może być inaczej w naszym życiu. Jeżeli chcesz, aby Pan objawił się w twoim życiu, musisz to uczynić. Musisz się z Nim spotkać. Sam na sam. Musisz to przeżyć w swoim życiu. Ale powiem coś więcej. To nie może być tylko jednorazowe przeżycie. To nie może być tylko jednorazowe spotkanie i wyznanie Go jako swojego Pana w swoim życiu i pójście za swoimi pragnieniami, za swoim życiem dalej. Dlatego, że to wtedy nie ma żadnego znaczenia. Było wiele, wiele ludzi, którzy spotkali Jezusa, który objawił się jako Pan. Ale oni wybrali inną drogę. Tutaj nie ma pośród nas Czeciwandzi, ale odnośnie tego psalmu. Ona kiedyś powiedziała takie świadectwo, jak się nawróciła, jak spotkała Pana na swojej drodze, to wtedy zrozumiała, że ona jest na... że ona chyba pomyliła pastwiska. Że ona chyba nie rozumiała tego do tej pory. W 1 Piotra 2,25 Piotr pisze takie słowa. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. To jest coś więcej niż pasterz tutaj, nasz tutaj, który nas zaopatruje w coś, który ma nas tylko zachować przy życiu i aż spotkamy się z nim. To jest coś więcej. On jest pasterzem, stróżem naszych dusz, stworzycielem. Wróćmy do Dawida, do autora tego psalmu. Ja wierzę, że to Duch Święty go prowadził, dlatego że czytamy o tym, że Dawid został namaszczony. Już jako młody chłopak został namaszczony Duchem Świętym. I Duch Święty go używał, Duch Święty go prowadził. I przez Ducha Świętego mógł napisać taki psalm. I chciałbym, aby ten psalm był psalmem każdego z nas. To powinien być psalm każdego chrześcijanina, każdego, który jest namaszczony Duchem Świętym. I to powinien być psalm, który nie tylko znamy sobie na pamięć i wypowiadamy i się nim pokrzepiamy, ale to powinien być psalm, który jest adekwatny do nas, do naszego życia. Dlatego chciałbym, abyśmy ten psalm odnieśli teraz do siebie. Czy ja mogę wyznać, że Pan jest? Czy ja mogę to ogłosić wszem i wobec, nie tylko tutaj na tym miejscu, ale czy ja mogę to ogłosić w swoim domu, w swojej pracy? Czy ja mogę to ogłosić nad moim życiem, wyznać, że Pan jest? Dawid to zrobił. Dawid to robił. I Bóg się do tego przyznawał. I Duch Święty go prowadził głębiej i głębiej, dalej i dalej. I choć przychodziły doświadczenia, to on nigdy nie zwątpił i zawsze to było na jego ustach. Pamięć o zbawieniu, pamięć o tym, że Pan jest w jego życiu. I teraz czy ja mogę sobie odpowiedzieć tak, szczerze, przed Bogiem, przed Panem, czy Pan jest w moim życiu? Czy mam to samo, co miał Dawid?
Dalej jest napisane moim. To jest właśnie ta kwestia. To nie tylko to, że Pan jest, ale moim. Tu idziemy głębiej. Pan jest moim, już moim. Dlatego, że kiedy Dawid został namaszczony, kiedy spotkał się z Bogiem, kiedy Boża obecność go owładnęła, mógł to wyznać, że jest już jego Panem. Już jest moim Panem. Już nie tylko jest Panem Izraela, Panem Saula, Panem Samuela, którego namaścił, ale już mógł powiedzieć, że Pan, Jahwe, jest moim Panem. Już jest moim Panem. Dlatego, że się z Nim spotkał. Dlatego, że został napełniony Duchem. Tak bardzo bym chciał i pragnę tego, aby w Kościele Jezusa Chrystusa zostało to na nowo odsłonięte, to bogactwo. Jego obecności. Dlatego, że Pan chce nam się objawiać, jak w tym psalmie będziemy czytać. Jeszcze głębiej, jeszcze bardziej, jeszcze dalej. Duchu Święty, mów do nas dzisiaj przez to słowo. Mów do nas, niech ono przenika do naszych serc. My potrzebujemy zanurzać się w Twoim słowie, w Twojej obecności. Potrzebujemy spotkania z Tobą, osobistego w naszym życiu. Potrzebujemy się spotykać z Tobą cały czas, Panie. Każdego dnia. Tak proszę Cię, aby to pragnienie w Kościele, aby to pragnienie pośród nas, naszych serc, nie dawało nam spokoju. Aby nie dawało nam zasnąć, abyśmy nie potrafili o niczym innym myśleć, niczego innego pragnąć tak bardzo, jak Jego obecności, jak społeczności z Nim. Dlatego, że dopóki tego nie uchwycimy, dopóki tego nie dostaniemy, nie zostaniemy zaspokojeni. Ja tego pragnę i tego dążę w moich modlitwach, w moich postach, w czasie tej modlitwy. To nie ma nic lepszego, wspanialszego, jak czuję, że Duch Święty przychodzi, jak Duch Święty dotyka. I od dłuższego czasu mam taki wspaniały czas właśnie o poranku, kiedy mogę się modlić. I przepraszałem już Boga za to, że tak bardzo lekceważyłem to, kiedy Duch Święty do mnie mówił i się upominał o te poranki, upominał, że chce się spotykać ze mną. I wierzę, że nie tylko ze mną, ale z każdym z nas. I chce nas umacniać, i chce nas wprowadzać w nowe rzeczy i dawać objawienie swojego słowa, dlatego że teraz jak czytam Boże Słowo, to jest tak, jakbym go czytał pierwszy raz w życiu, a uwierzcie mi, już przeczytałem sporo i wiele razy Boże Słowo. Ale teraz jak z Duchem Świętym to czynię, to widzę, to czytam tę historię i nie wierzę, ja mi się wydaje, że ja chyba pierwszy raz tę historię czytam. I zaczynam się rozkoszować Bożym Słowem. I Bóg ma coraz więcej. I On chce Cię wprowadzać w poznanie jeszcze większe, w zrozumienie, dlatego że On jest Duchem Mądrości. I On chce objawiać Jezusa w historiach biblijnych i chce Ci dawać więcej, żebyś się zachwycał, żebyś padał na kolana i Bogu dziękował za tak wielką mądrość, która płynie z Jego słowa. I abyś czerpał to do swojego życia i abyś to wykorzystywał ku temu, aby Jego Królestwo się szerzyło. Ale jak jest w naszym życiu, jeżeli nie będzie pragnienia, nie będzie dążenia, nie będzie niczego. Miniemy się z celem. I tak czuję, że Duch Święty mówi do nas i mówi do nas i mówi do nas i mówi do Kościoła dzisiaj i mówił we wtorek, tydzień temu i mówił miesiąc temu i tak mówi cały rok do tego Kościoła. Przybliż się do mnie. Poświęć ten czas. Przełam to. Uczyń coś, dlatego że Duch Święty może Cię tylko zachęcać, Duch Święty może Cię tylko wprowadzać w to, to pragnienie może w Tobie rozbudzać, ale decyzję musisz podjąć Ty sam. Dlatego że On Cię nie owładnie, On Cię nie opęta. On tego bardziej pragnie niż Ty. Ty nawet nie wiesz, jak to jest ważne dla Ciebie, jak to jest cudowne. Musimy osiągnąć to w swoim życiu, że jak tego skosztujesz, jak tego spróbujesz w swoim życiu, nie będziesz już nigdy więcej pragnął niczego innego.
Twoje całe życie, ci, co to wiedzą, co to przeżyją, przeżywali i przeżywają dalej, wiedzą, o czym teraz mówię. I Bóg chce nas przemieniać całkowicie i wprowadzać głębiej i głębiej. I wierzę, że Duch Święty już był gotowy dzisiaj to czynić, teraz to czynić, podczas uwielbienia, podczas tej pieśni. Ale powiem szczerze, ja byłem gotowy, oczekiwałem tego, że Duch Święty stąpi tu i porwie nas w modlitwie i porwie nas i otworzą się nasze serca i wypłynie przed Jego obliczem, przed Jego majestatem to, co tam mamy. Że zaczniemy wyznawać to, co ma być wyznane, że zaczniemy oddawać Mu to, co powinniśmy Mu już dawno oddać. O to, o co On się już od dawna upomina w Twoim sercu. To się mówi sumienie, to Duch Święty się upomina o to w Twoim życiu od dawna. I On to powtarza, i On to powtarza. A Boże Słowo mówi, nie zasmucajcie mojego ducha. Jest coś więcej powiedziane w Bożym Słowie, nie grzeszcie. Dlatego, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest niewybaczalny. W jaki sposób to możemy zrozumieć? To jest bardzo proste, bo jeżeli Duch Święty cię nie przekona, to nikt tego nie zrobi. I na końcu nie otrzymasz nagrody. Dlatego to jest grzech nieprzebaczalny. Dlatego Jezusa mogli odrzucić, bo nie zrozumieli tego, ale kiedy przyszedł Duch Święty i ich przekonywał, mogli Go przyjąć na nowo, ukorzyć się. Ale jeżeli nie zawierzymy Duchowi Świętemu, Jego głosowi, który mówi do Kościoła, mówi do ciebie dzisiaj, mówi do ciebie tydzień temu i mówi. Jeżeli go odrzucisz w swoim życiu, to będzie grzech nieprzebaczalny. Oby nie było ani jednej takiej osoby, która zlekceważy głos Ducha Świętego tutaj na tym miejscu. Dlatego, że odczuwam taki opór, odczuwam od dłuższego czasu, że Duch Święty jest tak blisko. On chce wkroczyć, On chce przejąć kontrolę, On chce objawiać nam Jezusa na naszych spotkaniach, On chce to wszystko czynić i On chce nam błogosławić. Tak jak w tym psalmie jest napisane, On chce to wszystko czynić, On chce to wszystko, On to ma gotowe dla Kościoła. On chce to czynić, ale nie może. On po prostu tego nie może. On tego pragnie. Jezus się modlił, że już pragnie, aby ten ogień stąpił, aby to już się działo. Ale pewne rzeczy musiały się wykonać w naszym życiu. Ja widzę, że te rzeczy wszystkie, które miały się wykonać, już się wykonały i brakuje tej jednej najważniejszej rzeczy, tego elementu, tego kroku z naszej strony. Tego brakuje w Kościele. Brakuje tego, co było zapowiedziane, że gwałtownicy będą zdobywać to Boże Królestwo. Że to do nich będzie należeć to Królestwo. Ci, którzy będą tego pragnąć ponad życie. I oni to osiągali, tam na początku osiągali to i przez historię gwałtownicy, tylko gwałtownicy zdobywali królestwo i poszerzali je. Dlatego, że chrześcijaństwo to nie jest religia. Chrześcijaństwo to nie są tylko nakazy i zakazy. To nie jest zakon. Pierwsze przykazanie, żeśmy przeczytali, przeczytajmy chociaż jeszcze dwa. Chociaż dwa następne, żebyśmy widzieli, jak Duch Święty chce nas wprowadzać w Boże Słowo, w zrozumienie Jego Słowa. To czynił Jezus na ziemi, tam na górze. On objaśniał, jak należy to rozumieć, w jakim błędzie i ślepocie często jesteśmy. Nie nadużywaj imienia Pana. To jest 20 rozdział 2 Mojżeszowej, 7 wiersz. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Czy to jest słowo do pogan? Czy to jest słowo do tego świata? Czy Bóg posyła swoje przykazania, swoje słowo do tych, którzy Go nie znają? Też. Ale to jest słowo do Izraela. To jest słowo do Bożego ludu. I tak często się mówi w Kościele Pan, Bóg, tak często się Go wyznaje w Kościele. Czy my czasem nie nadużywamy? Rozumiejąc to w ten sposób, nadużywamy, że robimy coś
nie z serca. Że to jest tylko slogan. Jaką karą będzie to, że tylko nadużywamy Jego słowo? Jaką karą będzie to, znamy te słowa. Jezus się powiedział. Nie znam Cię. Nie znam Cię. Czy oni też nie czynili i nie czynią w imieniu Pana? Czy oni nie budują swojego królestwa w imieniu Pana? Chrześcijanie? Ale Bóg mówi, żeby nie nadużywać Jego imienia. Żeby na próżno nie wypowiadać, nie ogłaszać rzeczy, które On nie czyni. Nie mówić słowa, Pan powiedział, Pan mówi, bo nie ujdziemy kary. Dlatego tym bardziej Kościół musi być blisko, musi być przy stopach Jezusa Chrystusa. Dlatego tym bardziej ja i ty i my musimy być blisko Ducha Świętego, wypełnieni Jego obecnością, dlatego że dopiero wtedy w autorytecie Ducha Świętego będziemy mogli wypowiadać słowa. A Boże Słowo mówi, że Jego Słowo wypowiedziane nie zostaje, nie powraca, nie wykonując swojej pracy. I tego brakuje w Kościele. Ja nie mówię teraz o tutaj Kościele Betel, czy o innym, czy takim, owak. Ja mówię ogólnie o Kościele, bo Kościół jest jeden. Kościół jest jeden. Tego brakuje w Kościele, tego autorytetu imienia Pan. Kiedy wołają, kiedy wzywają Jego imię, kiedy tego pragną, kiedy są namaszczeni Duchem Świętym, wtedy On może odpowiedzieć. Dopiero wtedy On może stąpić. Dopiero wtedy Jego chwała może stąpić i dopiero wtedy On może zacząć działać. I On to chce czynić. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Jeszcze ten fragment, jeszcze to jedno przykazanie, takie dla nas, żebyśmy odebrali, co mamy dalej czynić. Tak jak wspomniałem, chrześcijaństwo to nie religia. To nie zakazy i nakazy. Ale chrześcijaństwo to Boża obecność. To uczniostwo. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Dlatego Jezus, dlatego Bóg, dlatego Duch Święty upomina się o sabat w twoim życiu. Co to jest sabat? Sabat to jest czas spędzony z Panem. Czy Kościół Boży w dzisiejszych czasach ma czas na Pana? Czy ja, czy ty, czy my mamy czas? Czy ty masz święty sabat, świętą społeczność z Bogiem? O to się Bóg upomina. Również w dzisiejszych czasach. Dlatego, że Jego prawa, Jego słowo nie przeminie. Ono się nie zmienia. Jezus przyszedł i powiedział, ja jestem Panem sabatu. Dlaczego mógł tak powiedzieć? Bo to do Niego mamy przychodzić. To Jemu mamy poświęcać czas. I dopiero wtedy możemy powiedzieć, że On jest Panem. I dopiero wtedy możemy wyznać, że On jest moim Panem. I tego Kościół potrzebuje stanąć w autorytecie Bożego Słowa, stanąć w autorytecie i w namaszczeniu Ducha Świętego i dopiero wtedy zacząć wypowiadać słowa w autorytecie, w namaszczeniu, w mocy Ducha Świętego, ogłaszać wspaniałe rzeczy, które Duch Święty chce czynić, przez które Duch Święty chce prowadzić swój Kościół, w które chce wprowadzać. Ale póki co to są na razie puste słowa i czcze gadanie za przeproszeniem, jeżeli my nie uczynimy tego, co Duch Święty do nas mówi. Jeżeli nie będzie pokory w naszym sercu, jeżeli się nie ukorzymy, nie uniżymy, jeżeli nie usłuchamy Jego głosu, to nic się nie wydarzy. I to nie o to chodzi, że niebo jest tak zamknięte.
To nie o to chodzi, że nie umiemy się przebić, że to trzeba jakąś teraz zasadę stworzyć, jakieś, że będziemy to, tamto, siamto czynić. Bóg mówi prosto. Prosto mówi do swojego ludu, do Izraela. Że to nie jest gdzieś daleko, gdzie mają iść. Nie trzeba gdzieś podróżować, żeby coś zdobyć. To jest w Starym Testamencie napisane, ale to jest tu. Dlatego, że Bóg jest dzięki Jezusowi pośród nas i chce być pośród nas, ale my nie mamy dla Niego czasu. Ale my Go lekceważymy, bo kiedy przychodzimy na to spotkanie, to zamiast oddać Mu chwałę, to nie potrafimy wejść w Jego obecność. Nie potrafimy wejść w uwielbieniu w Jego obecność, nie potrafimy oddać Mu chwały. Dlatego to są tylko wyśpiewane piosenki, tylko słowa. I Jego obecność nie może stąpić, nie może się poruszać między nami. Bo On patrzy na serce. On patrzy tylko na pragnienie serca. Nie na nasze słowa, nie na to, co wypowiadamy, co ogłaszamy, co deklarujemy. On jest tym, który widzi w ukryciu i odpłaca. On chce nas prowadzić. W drugiej Mojżeszowej, w 15 rozdziale, 13 wierszu, odpowiada, czym są te niwy zielone, o czym pisze psalmista Dawid. Dlatego, że Dawid pisze na niwach zielonych pasiemnie. A w drugiej Mojżeszowej, 15 rozdziale, 13 wierszu czytamy: łaską swoją wiodłeś lud, który wykupiłeś, prowadziłeś ich mocą swoją do siedziby Twojej świętości, a to jest ten nowy przekład, a w tym, znaczy ten starszy przekład, a w tym nowym już czytamy: na niwy swojej świętości. Co to są te niwy? To jest siedziba, to jest obecność, to jest miejsce, gdzie On jest. On chce nas tam prowadzić, On chce nas tam wprowadzić. On chce, abyśmy mieli w tym udział, abyśmy tego doświadczyli, doświadczali, w tym chodzili i w tym zwyciężali, w tym się przemieniali, odnawiali. Ale my to możemy tylko tak powierzchownie czytać, że Bóg chce nas tylko przeprowadzić przez to życie i doprowadzić do końca. A to trzeba zobaczyć głębiej. O co Ci, Boże, chodzi? Co Ty chcesz ode mnie? Co powinienem uczynić? Jak wypełnić Twoją wolę? Jak chcesz, abym czynił, abyś się rozkoszował moim życiem? Bóg nie chce nic więcej, żebyś uczynił, abyś zaczął tylko od tego jednego. Abyś pozwolił się poprowadzić w Jego obecność. Abyś oddał swój czas, poświęcił ten sabat, ten czas oddzielony od wszystkiego innego w swoim życiu. Aby Kościół na nowo zaczął obchodzić sabat. Aby na nowo zaczął odkrywać tą cudowną moc, jaka jest w obecności Bożej. Aby się mógł w tym odnawiać. Aby mógł w tym odpoczywać. Aby mógł w tym wzrastać. Królestwo Boże to obszar Jego obecności. Tego potrzebuje Kościół. Tego potrzebuje ja i każdy z nas. Wierzę, że Duch Święty chce jeszcze mówić do nas, do naszego Kościoła. Bezpośrednio. Do każdego z nas bezpośrednio chce mówić. On nie chce mówić ogólnie o stanie Kościoła tylko, ale On chce mówić bezpośrednio do Ciebie. On chce mówić bezpośrednio do mnie. Duchu Święty, przebacz nam, że tak często my nie chcemy słuchać tego, co Ty chcesz mówić bezpośrednio do nas. Nie chcemy tego słuchać, dlatego że Bóg nie jest naszym Panem. Bo się nie poddajemy pod Jego kształtowanie.
bo my mamy swoje ścieżki. On chce zastawiać przed nami stół. On chce zastawiać przed nami stół na oczach naszych wrogów. Kim są nasi wrogowie? Czy to chodzi o jakieś fizyczne osoby? Czy my z krwią i ciałem walczymy? Kościół ma zastawiony stół, ale z niego nie je. Kościół ma zastawiony stół na przekór wszystkim przeciwnościom mocy ciemności, z którego powinien jeść, z którego powinien się karmić w obfitości, a tego nie robi. On chce, aby nasze spotkania wyglądały inaczej już. On chce nas wprowadzić głębiej. On chce tak samo poruszenia, ale nie tylko poruszenia chwilowego. On chce procesu wzrastania, upodabniania się do Jezusa. On chce nas przez ten proces przeprowadzić aż do końca. Aż do końca. I On chce, aby na tym miejscu nawracały się nowe osoby. Dzieci Boże, aby się rodziły w tym miejscu, w tym kościele, aby wzrastały. Aby dochodziły do poznania prawdy. Aby zaczęły zwyciężać w swoim życiu. I tak widzę dni upamiętania chociażby. Bóg mi pokazał taki obraz dni upamiętania. I jak tak leżałem przed Bogiem w Jego obecności, to On mnie tak zaczął punktować. Wybaczcie mi, ale teraz muszę to przekazać do Kościoła. On mnie tak zaczął punktować. Ja nie miałem nic do powiedzenia przed Jego obecnością. Nie miałem nic na usprawiedliwienie siebie, nasze. Wołamy najpierw: Boże, gdzie jesteś? My chcemy więcej Ciebie, Twojej obecności, ale Bóg pokazał mi tych ludzi, którzy tu przychodzą zbłąkanych i nie ma nikogo, kto by się o nich pomodlił. Kto by stanął w modlitwie za nimi. Dlatego, żeśmy to tylko zrzucili wszystko na służbę Nową Nadzieję. To jest cudowna służba, ale to nie jest służba tylko Nowej Nadziei w tym Kościele. Ja dziękuję Bogu, że On rozpoczął tą służbę i wie, że ją doprowadzi i będzie ją prowadził i będzie ją błogosławił. I widzę, że Bóg będzie chciał otwierać nowe błogosławieństwa i wielkie rzeczy i będą się ludzie dalej nawracać, jeszcze bardziej niż do tej pory. Dlatego, że jest głód, na tym świecie jest głód poznania Bożego Słowa, ale kto ma im dać to Słowo? Kto ma im pokazać Boga? Kto ma im objawić Pana, skoro Kościół tylko słowami wyznaje Go? Dlatego proszę Was o to, tak jak prosiłem Was o to, aby te osoby, które pragną, aby przyszły na to miejsce, aby przeżyć Bożą obecność, aby się przybliżać. Tak samo proszę Was o to, w imieniu Ducha Świętego, kiedy Kościół coś robi, kiedy się mobilizuje, kiedy Nowa Nadzieja toczy bój, kiedy wchodzi w służbę i służy, kiedy jest spotkanie, a Kościoła nie ma. Tak jakby się do nas nie tyczyło, nie nasza sprawa, nie nasi ludzie, nasze sprawy są ważniejsze. To mi Duch Święty pokazał, wybaczcie. Ale Duch Święty chce mówić do Kościoła i chce pokazywać, co jest nie tak. Dlaczego nie ma Jego obecności, dlaczego nie ma Jego mocy, dlaczego nie ma Jego objawienia, dlaczego nie ma głębi, dlaczego nie ma tego i tego. Bo nie ma Jego pragnienia. Bo nie ma, przez to, że nie ma Jego pragnienia, nie ma Jego objawienia. Dlatego, że nie ma Jego objawienia, nie ma Jego miłości, którą chce objawić nad ludźmi. Tą samą, którą okazał nad Tobą, nade mną. Gdzie jest ta miłość? On się o to upomina. Dlatego, że kolejne przykazanie równe temu, które Jezus mówi, to jest miłość do bliźniego swego. Jest ta miłość w Kościele dzisiaj? Czy jest ta miłość w Betelu? Czy ludzie pragną tutaj przychodzić, bo czują tą miłość, bo są otoczeni tą miłością, bo czują obecność Bożą? Ja wierzę, że przychodzi taki czas, czas przełomu i chciałbym, aby on już był. I wierzę, że Duch Święty też chce i to już jest gotowe. Ale nie ma tych, którzy pukają. Ja dziękuję Bogu i nie chcę zgrzeszyć.
Dlatego powiem, że nie powiem, że nie ma tych, bo są. Bo są ci, którzy pukają w tym kościele i Bóg to widzi. I Bóg odpłaci. I Bóg ci odpłaci. I Bóg cię hojnie będzie błogosławił za to, uwierz mi. Bo On widzi te pragnienie twojego serca. On widzi te osoby w tym kościele, które nie przestały się modlić, które nie przestały wierzyć, które dalej pragną, tak samo jak pragnęły 10 lat temu, jak pragnęły 5 lat temu, a kiedy rozpoczynały tę modlitwę. On widzi te osoby i On chce odpowiedzieć. I On już odpowiada tym osobom. On już się z nimi spotyka, On już błogosławi. On już ich namaszcza, On już chce ich wyprowadzać. Ale to musi cały Kościół zacząć wołać. Całe zgromadzenie, kiedy Duch Święty przychodził, kiedy Bóg chciał się objawiać nad Izraelem, kiedy chciał coś przekazać, coś ważnego do ich życia, to On ich zgromadzał. On chciał ich zgromadzić. Jezus mówi, jak wiele razy On chciał zgromadzić Izrael, jak wiele razy chciał ich objąć, jak wiele razy chciał ich poprowadzić drogą dobrą dla nich, tak wiele razy chciał ich wprowadzić na te niwy, żeby czerpali tą wodę, którą czerpali tam na pustyni. Tak wiele razy. I Bóg, i Duch Święty mówi do Kościoła te same słowa. Jak wiele razy chcę zwołać mój Kościół, jak wiele razy chcę otoczyć ich swoją obecnością, swoją mocą. I On chce nas błogosławić. I On chce dawać te dary. I On chce wyposażać. I On chce, aby nasz kielich się przepełniał. Pan jest. Uwierzcie mi, Pan jest. W liście do Rzymian Bóg się objawia w swoim stworzeniu. Paweł pisze. A wierzę, że przychodzi taki czas, kiedy Kościół musi zacząć po prostu na swoich kolanach zacząć wołać. Taką presję czuję od Ducha Świętego, żeby zacząć wołać. Powiem wam szczerze, ja nie potrafię wołać. Ja jestem taką osobą troszeczkę zamkniętą. Taką, że ja się wolę tak w ciszy, w głębi, w duchu pomodlić o coś, o kogoś. Ale jak przychodzi Duch Święty i On mi napiera mnie i mówi, wołaj, krzycz, ogłaszaj coś nad tą osobą, to ja muszę być posłuszny Duchowi Świętemu, muszę zacząć wołać. Jeżeli Duch Święty przychodzi do ciebie i mówi, krzycz, wołaj, bo On chce odpowiadać na wołanie. On chce odpowiadać na wołanie Kościoła, tak jak odpowiedział na wołanie Izraela w Egipcie, uciśnionego, zgnębionego. On odpowiedział, On chciał, już był daleko gotowy wcześniej to uczynić, ale On czekał, aż Izrael zacznie wołać. I wierzę, że Kościół jest teraz na takim etapie, kiedy w to posłuszeństwo musi wejść i zacząć wołać. Z pragnienia, tak jak małe dziecko, które pragnie pokarmu, tak On chce nas karmić, musimy zacząć wołać. W naszych domach i nie tylko w naszych domach, ale tutaj. I zaczynać nasze społeczności już na kolanach. W modlitwie, w tym pragnieniu. Wierzę, że jak będzie to pragnienie rozpalane, to nasze społeczności będą się inaczej zaczynać. Że będziemy się tutaj zgromadzać. Boża obecność tu będzie i będziemy na kolanach już zaczynać wołać. I już na kolanach zaczniemy ogłaszać Boże Królestwo na tym miejscu. I zaczną się dziać cuda. Dlatego, że cuda nie przyjdą pierwsze. Bóg się nie chce objawiać tylko przez cuda w swoim królestwie. One są wynikiem Bożego Królestwa. Dlatego, że jeżeli imię Pan jest wywyższone, jeżeli wstępuje Jego chwała, to żadna choroba, żaden duch nieczysty nie może się ostać w takiej społeczności. Kiedy On przychodzi, Jego obecność. Kościół potrzebuje Jego mocy. On nie potrzebuje Jego cudów na potwierdzenie tego. On nie potrzebuje. My potrzebujemy Jego obecności. Ja potrzebuję Jego obecności. O nic więcej się nie modlę. Ja się nie modlę o cuda na początek. Nie modlę się. Bóg poprowadzi. Jak Izrael szedł posłusznie, jak nie szemrał, jak był posłuszny, jak szedł pod Bożą laską, pod tym kijem był prowadzony, to Bóg go przeprowadzał, Izrael, Boży lud, przez cuda. To objawiał swoje imię Pan nad nimi. I zstępowało Jego błogosławieństwo. Ale najważniejsza była Jego obecność. Najważniejsza była Jego obecność. To, co tyle razy słyszymy, ta modlitwa Mojżesza o Jego obecność, to aby był pośród Jego ludu, aby prowadził. My musimy zacząć usilnie
o to wołać. Jeszcze taki jeden obraz. Odnośnie stworzenia świata. Bóg tam pokazuje swoją mądrość, swój plan, swoją wolę. Już na początku Biblii, swojego słowa, kiedy zaczynamy tylko czytać, tam Bóg się objawia jako Pan, jako Stwórca, jako Bóg. On tego nie musi udowadniać przez Boże Słowo. On to ogłasza tam poprzez swoje stworzenie. I tak Bóg, jak stwarza świat, Jego Słowo, Duch unosił się nad chaosem. I było powiedziane Słowo i stała się światłość. Bóg pokazał, co jest światłem, co jest nocą, co jest dobre, co jest złe. Bóg poprzez stwarzanie pokazuje ten proces. Stworzył ziemię, miejsce, wydzielił pewne miejsce. Stworzył księżyc, stworzył słońce, pewien czas, wydzielił czas. On ma nad wszystkim kontrolę, on ma nad wszystkim panowanie i jego wola się musi wypełnić. W twoim, w moim życiu. On stworzył zwierzęta, stworzył rośliny, on jest życiem. Ogród cudowny stworzył. I dalej czytamy, jak się wypełnia Boża wola. I dalej stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. I to, co jest najwspanialsze w tej historii, to jest to, do czego on ich stworzył. Do obecności z Nim. Do przebywania z Nim. I ten plan się nie zmienił. Bóg nagle nie zmienił planu. On się nie pomylił. On dalej tego pragnie. On ciebie stworzył, mnie stworzył. Już tyle tysięcy lat po tym pierwszym akcie stworzenia. I on stwarzać będzie dalej ludzi do tego, aby przychodzili do społeczności z Nim, bo on tego pragnie. My tego pragniemy, ale szatan poprzez grzech w naszym życiu zamyka nam drogę, zamyka nam oczy. Jak Ci dziękuję, Duchu Święty, że Ty masz tą moc. Przez krew Jezusa Chrystusa, przez Jego krzyż, aby złamać ten grzech. I to się wykonało już. Chwała Bogu za to. I Boża wola dla Kościoła, dla ludu Bożego się nie zmieniła. On chce tej społeczności wprowadzić nas w nią. Nie tylko tam. Nie mówię już tylko o tej wiecznej. Mówię już tu, na ziemi, chce nas w nią wprowadzać. Jak sobie wyobrażasz przejść do nieba? Tak nagle. Jak macie Bóg wyrwać z tej ławki tu w Kościele? Jak macie wyrwać z tego świata i do swojej obecności pociągnąć? W jaki sposób ma to uczynić? Czy jesteś na to gotowy? Czy ja jestem na to gotowy? Na spotkanie z Nim? Duch Święty chce to uczynić. W moim, w Twoim życiu, w Kościele. On chce przygotować oblubienicę właśnie na to spotkanie. Twarzą w twarz. On chce już tu na ziemi nas przygotowywać, wprowadzać w te przedsionki chwały. W przedsionki chwały. Abyś się zaczął rozkoszować Jego obecnością, wtedy będziesz tego pragnął i wtedy Kościół zacznie wołać. I zacznie wołać, przyjdź, Panie Jezu. Pierwszy Kościół już o to wołał, on już był gotowy. Ja nie mówię, że dalej Kościół nie był gotowy. Pokolenia, ludzie, którzy szli, spragnęli Boga, którzy zdobywali to królestwo dla Niego, oni byli gotowi, oni tak samo wołali. Ale tym bardziej Kościół czasów ostatecznych musi zacząć wołać, przyjdź, Panie Jezu. Ale on nie zacznie wołać, przyjdź, Panie Jezu, dopóki nie będzie gotowy. Nie możesz zacząć wołać w swoim życiu, przyjdź, Panie Jezu. Bo nie wiesz, o co prosisz. Dopóki nie będziesz gotowy. Ale Duch Święty chce Ci dać pokój i chce Ci dać radość i pewność, kiedy będziesz to wołał w swoim życiu. I wierzę, że Kościół będzie wołał i ma wołać i musi wołać w ten sposób. Przyjdź, Panie Jezu. Ale Jezus nie chce przyjść do Kościoła, przepraszam, nierobów, niegotowego, nieprzyozdobionego na to spotkanie, bo jest Bogiem, bo jest Panem. On chce, abyśmy
poddali się Duchowi Świętemu i abyśmy byli gotowi na to pochwycenie, na to spotkanie z Nim. I na koniec, zanim zaczniemy się jeszcze modlić, wiem, że jest spotkanie odnośnie chrztu po nabożeństwie. Ja dziękuję Bogu za naszego pastora, za jego cierpliwość, jaką Bóg mu daje i miłość do nas, do ludzi, do nowonarodzonych, do tych, którzy chcą wchodzić w Bożą obecność. Ale pozwólcie, że powiem tylko przed tym spotkaniem kilka słów, które Duch Święty też podczas porannej modlitwy mi pokazał. Jeżeli chodzi o posłuszeństwo, o poddanie się, czy Jezus nie wszedł w wody Jordanu? Czy sam Syn Boga Najwyższego nie stąpił na ziemię? I tak jak Jego życie było procesem, tak jak stwarzanie jest procesem, tak On Ciebie chce też kształtować. Twoje życie też jest procesem. To się nie stanie tak i już. On chce Cię wprowadzać. Dlatego patrz na Jezusa. Jeżeli nie jesteś czegoś pewny, czegoś nie rozumiesz, patrz na Boże Słowo. Czytaj, patrz na Jezusa. I podążaj krok za krokiem za Jezusem. Dlatego słowo dla katechumenów, bardzo dobra decyzja w Twoim życiu. Dla tych, co się wahają, słowo napomnienia. Patrzcie na Jezusa. Czy Jezus się wahał? Czy Jezus musiał, czy nie musiał to uczynić? On tam poszedł. On dał nam przykład. Czy ty chcesz być posłuszny? Czy chcesz widzieć Boga w swoim życiu? Czy chcesz mieć pełnię? Zacznij podążać za tym, co Duch Święty mówi przez Boże Słowo i patrz na Jezusa. I wejdź w te wody Jordanu. Tam nawet Jan go nie chciał ochrzcić. Ale tam jest napisane, że Boża wola miała się wypełnić. On to uczynił. I następny proces, o którym dzisiaj już nie chcę mówić. O tym, jak Duch Święty wypchnął go na pustynię, aby go doświadczać. My musimy iść krok za krokiem. Dlatego niech was Bóg błogosławi, te osoby, które są gotowe do tego, aby uczynić ten pierwszy krok posłuszeństwa. Uwierz mi, chrzest cię nie zbawi. Ale to jest krok posłuszeństwa ku zbawieniu. Dlatego, że kiedy ja się ochrzciłem, moje życie się totalnie nagle nie zmieniło. Dlatego, że Bóg zawsze patrzy na serce. Nie patrzy na to, co ty wypowiesz, nie patrzy na to, co ty nawet zrobisz, ale On patrzy na serce, na pragnienie serca. Oby ten chrzest było wynikiem z Ducha Świętego, Jego nacisku na ciebie. Obyś ty umierał w tym posłuszeństwie, aby to był krok wiary ku jeszcze większej obecności z Nim. Dla tych, co się wahają, nie ma nic, co stoi na przeszkodzie, abyś ten krok uczynił. Ty sam, jeden. I szatan zawsze będzie chciał zatrzymać ten pierwszy krok w twoim życiu, abyś tego nie uczynił. Tego kroku posłuszeństwa w swoim życiu, pójścia za Jezusem, uczniostwa. Kiedy Filip głosił, eunuch z Afryki nie miał takiego objawienia, nie miał takiego poznania Bożego Słowa, trzeba było mu nawet wytłumaczyć pewne fragmenty, nie rozumiał tyle. Ale jak Filip mu powiedział, o co chodzi, on się spytał, co stoi na przeszkodzie w takim razie, bo miał pragnienie serca. Ja powiem wam szczerze, nie rozumiem. Rozumiem i nie rozumiem osoby, które nie chcą uczynić tego kroku posłuszeństwa, bo to jest walka. Szatan się będzie upominał i nie będzie chciał, abyś tego uczynił.